prestiż, władza, pieniądze, trzy katalizatory działania człowieka w sferze publicznej. To jest tak naprawdę efekt współdziałania wszystkich kół naukowych. Jakby każde koło naukowe z naszego wydziału zajmuje się tematami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i próbowaliśmy to wszystko jakoś tutaj spiąć w jedną całość. No i właśnie efektem tego jest ten taki górnolotny temat prestiż, władza, pieniądze. Myślę, że to tutaj na pewno wpada w ucho. Jakby zestawienie tych na pewno trzech słów z pewnością tutaj świetnie oddaje całą tematykę i charakterystykę naszego Kongresu Kół Naukowych, który składa się z sześciu różnych paneli tematycznych. Jeden z nich to jest na przykład popkultura i produkty w obecnej rzeczywistości, Azja jako kontynent kontrastów, punkty zapalne w stosunkach międzynarodowych, więc jakby, żeby znaleźć jeden wspólny mianownik, nam się wyklarował taki tutaj temat. To jest konferencja skierowana przede wszystkim do studentów. To ma być taka platforma dla studentów, żeby oni jakby postawili pierwsze kroki w świecie nauki, jakby żeby nauczyli się prezentować na forum publicznym, żeby wkraczali powoli w ten świat nauki i żeby też nauczyli się pisać artykuły naukowe, aby nauczyli się tutaj występować publicznie, no bo też w każdym panelu jest ekspert, który później da pewien taki feedback każdemu występującemu, co było dobrze, co było źle, co poprawić. I na koniec też z każdego panelu zostanie wybrana jedna osoba, która najlepiej to zrobiła, najlepiej zaprezentowała, no i otrzyma od nas drobny upominek. Organizujemy to z ramienia czasopisma naukowego Refleksje, które działa na naszym wydziale i efektem będzie właśnie publikacja najlepszych artykułów w naszym czasopiśmie. Sytuacja przeciągała się do pierwszych lat XX wieku. Moje wystąpienie na temat sporu o Wyspy Kurylskie pomiędzy Japonią i Rosją. Jest to spór często pomijany w dyskursie politycznym. Eksperci skupiają się na sprawach chociażby sporu o Morze Południowochińskie, natomiast ten spór o Kuryle pozostaje moim zdaniem w cieniu, a jest bardzo ważny, ponieważ sprawa do dzisiaj nie jest wyjaśniona. Do dzisiaj nie ma podpisanego traktatu pokojowego między Japonią i Rosją, więc można to traktować jako potencjalne ogniwo konfliktu. Prestiż, władza i pieniądze uzupełniają się wzajemnie, ponieważ wszystkie te czynniki są elementem polityki. Należy to rozumieć jako wielowymiarowy obszar, w którym można poruszyć wiele zagadnień, zarówno stricte polityki, jak i przedmiotów pobocznych, geografii politycznej czy spraw społecznych, samorządowych. Temat na początku był dla mnie troszkę niejasny. Dopiero kiedy przeczytałem panele, doszedłem do wniosku, że tematyka mnie interesuje. Jakby studiuję prawo, więc gdzieś tam ta polityka, prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe są w zakresie moich zainteresowań. Raczej skupimy się na władzy, dlatego że Tajwan to przede wszystkim rozgrywka o władzę. To jest ciekawy przykład, jak na arenie międzynarodowej można rozgrywać rozgrywkę wewnętrzną, rozgrywkę polityczną, jak te mechanizmy władzy działają w zasadzie. Myślę, że ważniejsza dla mnie niż nagroda jest rozwój naukowy i taki samorozwój, ponieważ według mnie do tego powinny konferencje służyć, żebyśmy my mobilizowali się w jakiś sposób, do tego, żeby pogłębiać tematy nas interesujące.